Infoserwis. Już po raz 19 odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą przystanek Woodstock. Festiwal odbędzie się od 1 do 3 sierpnia. A jakie atrakcje podczas festiwalu? O tym Przemysław Adamski i jego gość Jurek Owsiak. No właśnie, a ze mną Jerzy Owsiak. 1, 2, 3 sierpnia. Mnóstwo atrakcji, wiele dni. Co najważniejsze? Najważniejsze, żeby się tam czuć dobrze i najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo wszystkich ludzi. 500 000 ludzi do nas przyjeżdża. Najważniejsze, że ruszamy 1, 2, 3 dzień sierpnia, czwartek, piątek, sobota. Na naszych stronach są rozkłady jazdy pociągów. Można przyjechać swoim samochodem, można przyjechać z dziećmi, bo będzie specjalny kemping i o godzinie 15 ruszamy na dużej scenie. Zaczyna Kamil Bednarek, a później już mnóstwo artystów, bardzo różna muza. 3 sceny będą funkcjonowały, ale nie tylko 3 sceny, bo Akademia Sztuk przepiękna. A więc mnóstwo naszych gości, bo to będzie i Kuba Wojewódzki, będzie Piotrek Metz, będzie pan profesor Lew Starowicz, ale także Peter Jenner, czyli będziemy mówili o prawach muzyka, o pieniądzach. Będziemy mogli uczestniczyć w wielu warsztatach. Będziemy mówili o ekologii, będziemy sprzątali przystanek Woodstock, będziemy głośno mówili stop przemocy, stop narkotykom, z czym nie mamy na szczęście kłopotów, bo ludzie, którzy przyjeżdżają, wiedzą, na czym to polega. I na końcu mówimy, najpiękniejszy festiwal świata, była granica polsko-niemiecka, przyjeżdża do nas 150 000 samych Niemców i widzą piękny kraj, widzą nas uśmiechniętych, widzą świetną organizację i czują się bezpiecznie. To wszystko możemy właśnie mówić w ten sposób, że przystanek Woodstock, który dziękuje za zimową zbiórkę i który się cieszy wraz z setkami tysięcy młodych ludzi, którzy chcą być razem z nami. Będzie także bicie rekordów oraz poruszenie tych tematów ważnych dla nas wszystkich, czyli że nas ubywa. No, że nas ubywa. Będziemy bili rekordy Guinnessa, to już jest tradycja przystanku Woodstock. Kolejne będziemy grali w bęben, będziemy stworzyli energię wiatrową, taką naszą, ekologiczną, ale że nas ubywa. Kiedy orkiestra zaczynała grać 21 lat temu, rodziło się 740 000 dzieci, teraz jest 330 000, 350 000, więc nie mówię, że będziemy prowadzili, proszę Państwa, warsztaty na ten temat, ale będziemy o tym mówili. Będziemy dyskutowali, będziemy mówili o tematach tabu, ale także będziemy mówili o tym, jak żyć, co nas czeka, jak my możemy myśleć o na przykład umowach śmieciowych, młodzi ludzie, ale także jak dbać o swoje środowisko. Będziemy przystanek Woodstock bardzo mocno sprzątali. Jest to 3000 metrów sześciennych śmieci. Firma, która nam będzie pomagała w tym roku z nami współpracować, uważa, że 80% to jest recycling, to jest po prostu biznes. Czyli można na tym zarobić. Można na tym zarobić, ale przede wszystkim spowodować, żeby było wokół nas czysto. No to skoro już o pieniądzach, z jakich środków finansowany jest przystanek Woodstock, bo to warto podkreślić. Przystanek Woodstock będzie kosztował około 8 000 000 zł. Kilkaset tysięcy więcej niż rok temu. Utrzymujemy jakby ten pułap. Pieniądze nie mogą pochodzić z puszki, tak jak niektórzy nawet tak sądzą. Nie mamy prawa. My może byśmy chcieli, ale nie mamy takiego prawa. Pieniądze są od sponsorów, ich wymieniamy bardzo skrupulatnie. Nawet byście mogli Państwo zobaczyć reklamówki, gdzie ja występuję, ale zapraszam ludzi na przystanek Woodstock. Pieniądze pochodzą od darowizn, pieniądze musimy zdobywać, pieniądze zdobywamy sprzedając nasze gadżety, ale jeszcze raz podkreślam, nie możemy nawet złotówki użyć z tych pieniędzy, które zbieramy, które na przykład w tym roku zbieraliśmy na geriatrię, zbieraliśmy dla dzieci. No właśnie, jeszcze króciutko o tym skandalu w związku z sprzętem, który WOŚP chciał przekazać jednemu ze szpitali w Gdańsku. Przykro mi bardzo, ja tutaj powiedziałem złą nazwę, to nie szpital na Żabiance, a szpital w Gdańsku na Dębinkach. Szpital, który odmówił przyjęcia części sprzętu dla geriatrii. Chodzi o fotele do mycia, twierdząc, że nie myje, bo nie lubi. Proszę Państwa, takich rzeczy się nie robi. Na razie skreśliliśmy ten szpital. Super sprzętu, który chcemy i będziemy kupowali. Już kupiliśmy dla oddziału geriatrycznych na terenie całej Polski. Jerzy Owsiak, bardzo dziękuję.